Politechnika Wrocławska od lat wyznacza trendy i kierunki rozwoju badań nastawionych na wyzwania współczesnej nauki i gospodarki, oferując ponad 400 specjalistycznych badań, technologii i ekspertyz w 26 dziedzinach nauki. Dynamiczny rozwój uczelni zapewniają m.in. nowatorskie badania prowadzone według najwyższych standardów przez doskonale wykwalifikowaną i zaangażowaną kadrę naukową. Gwarancją rzetelności prowadzonych na Politechnice Wrocławskiej badań jest aż 13 laboratoriów akredytowanych. Chodziło o to, żeby ta praca po prostu nie była tylko pracą, ale była również przygodą. No ale najważniejszym czynnikiem był entuzjazm po prostu. Ogromna zaleta tego projektu, że profesor Samoć miał niezwykłe wyczucie naukowe w doborze odpowiedniej grupy współpracowników, studentów czy doktorantów. Profesor, jak przyjechał na uczelnię tutaj na Politechnikę Wrocławską, założył zespół, ponieważ dostał grant z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i to był grant zatytułowany Organometallics in Nanophotonics. To jest bardzo szeroki temat, ale my wyszliśmy jeszcze szerzej. Rozwijaliśmy metody takie chemiczne, syntezy nanomateriałów i charakteryzacji tych nanomateriałów. To było takie połączenie chemii i fizyki. Jak takie materiały mogą w niedalekiej przyszłości mieć zastosowanie w wykrywaniu i leczeniu komórek rakowych, bądź budowie nowej generacji ogniw słonecznych. Ta interdyscyplinarność jest czynnikiem bardzo charakterystycznym dla dziedziny, którą my się zajmujemy. Każdy z nas ma też pole do własnej działalności, do własnych pomysłów. Profesor nigdy nas nie ogranicza. Dzielą nas materiały, które badamy, natomiast mierzymy, powiedzmy, wspólne właściwości tych materiałów. My wzajemnie się uczymy pewnych rzeczy. Ćwiczymy wciąż kontakty interpersonalne, gdyż grupa rozrasta się. No i na pewno kontakt z profesorem daje takiego kopa po prostu. Tą cechą wyróżniającą nas to jest to, że rzeczywiście powstaliśmy stosunkowo niedawno. Członkami zespołu są ludzie młodzi, są ludzie, którzy mają wielkie ambicje i z całą pewnością ten zespół się będzie dalej rozwijać, również i wtedy, kiedy mnie zabraknie, kiedy tę pałeczkę przewodzenia przejmie ktoś inny.